Hej, cześć, siemano, witam wszystkich serdecznie w takim króciutkim filmie. Jako, że mam 4 minuty tylko, no to będę się streszczał. Moje włosy, jak widzę, znowu są po prostu piękne, genialne. Muszę w końcu się pójść ostrzyć. Ostatni raz strzyłem się w czerwcu albo w lipcu. Ale słuchajcie, dobra, nie o tym materiał, słuchajcie. Update grudniowy. Tak, update grudniowy pojawi się dość późno. Dość późno się pojawi z racji tego, że mam naprawdę sporo rzeczy do nagrania. Przede wszystkim dla was. I no nie wyrobię się ze wszystkimi materiałami takimi, jak ja to bym chciał. Ale dlaczego wam to mówię? Ano z prostej przyczyny. Z racji tego, że na tą chwilę nadal trwa seria. Mam nagrane wszystkie materiały oczywiście. Znaczy nie wszystkie nagrane, tylko tyle ile udało mi się zmieścić, czyli prawie 14 GB nagranego. Teraz będę przesyłał to przez 4 dni, tak więc możecie spodziewać się dziennie filmów po około chyba tam 30 parę minut, coś koło tego. Dzisiaj wystartuje pierwszy materiał taki i no potrwa, będzie dzisiaj, jutro, środa i czwartek. I w czwartek znowu zabieram się za nagrywanie i znowu będzie monotematycznie z racji tego, że będzie Call of Duty Vanguard, seria podręczników broni, a konkretnie pod seria broń i dodatki, już część, nie wiem, mam nadzieję, że w 8 części się wyrobię, ale czy tak będzie, nie wiem. Słuchajcie, kolejna rzecz jest taka, przejdźmy do interesów. No właśnie, jak tutaj powiedziała pewna osoba, przejdźmy do interesów, no właśnie. A mianowicie takich, że jeśli chodzi o pewne serie, a mianowicie serię podręczników broni z Call of Duty Classic, spokojnie pamiętam o nich, tak, tylko na tą chwilę są rzeczy, że tak powiem, no nieco ważniejsze, rzeczy, które mimo wszystko chcę dla was nagrać, no ale najpierw trzeba porać się z innymi seriami i które mimo wszystko trwają, dlatego idzie to jak idzie, wolno, powoli, ale idzie. Jakoś, ale idzie. Tak więc na spokojnie wszystko pójdzie. Sporo filmów mam dla was do nagrania. Sporo filmów do przesłania właśnie chociażby z tej serii z Vanguarda. O samym Vanguardzie jeszcze powstaną dwa kolejne filmy. Nie tylko poza jednym filmem, który muszę jeszcze nagrać, bo niestety miejsce mi nie starczą, bo myślałem, że zamknę się w tych czterech materiałach. Niestety, no kurwa, nie dałem rady. I będziemy robić kolejne filmy, które mam nadzieję już po tym, w czwartek, jak już będę nagrywał. Nie będą aż tak bardzo monotematyczne, ale możecie przygotować się, że ten weekend, po prostu ten weekend, ten tydzień będzie zawalony po prostu filmami z Call of Duty Vanguard i dopiero później pojawią się inne.